Pierwszy dzwonek symbolicznie zabrzmiał w poniedziałek. 123 uczniów klas pierwszych rozpoczęło naukę w szkole podstawowej nr 10 w Sieradzu. Pierwszaczków ulokowano w 5 oddziałach. W pierwszym ich dniu w nowej szkole towarzyszyli rodzice. Dzieci poznały nowych wychowawców i swoich kolegów. Nowy rok szkolny to również nowe przepisy. Sieradzka dziesiątka dostosowała swoje przepisy do tzw. ustawy kamilkowej, która ma chronić małoletnich w placówkach oświatowych. Standardy ochrony nasza szkoła opracowała już w lutym. Są one wprowadzone już do użytku szkolnego. Wszyscy pracownicy są z nimi zapoznani i wszyscy już od właśnie teraz nowego roku szkolnego wypełniamy jego zapisy. Zapewniają przede wszystkim sposoby reagowania na zaobserwowane sytuacje. Mamy też nie tylko taki szeroki materiał, ale też wersję skróconą, skierowaną do uczniów przede wszystkim, ale pewnie i rodziców. Jak mówi nam dyrektor szkoły, pracownicy zdążyli na czas. Zaświadczenia o niekaralności musieli przedstawić nowi pracownicy szkoły oraz ci, którzy awansowali, na przykład nauczyciela mianowanego. W samej naszej szkole mamy około 10 nowych pracowników, którzy takie zaświadczenia mieć muszą. I bardzo dziękujemy tutaj, że taka możliwość pozyskania tych zaświadczeń była do późna w piątek, w sobotę. Także wszyscy zdążyliśmy, wszyscy mamy stosowne zaświadczenia. Szkoła podstawowa nr 10 uruchomiła również zapowiadaną od dłuższego czasu strefę relaksu. Są miejsca do odpoczynku oraz gry. Z wielką dumą otwieramy dzisiaj strefę relaksu. Myśmy ją zapowiadali już 8 czerwca, kiedy odbywał się nasz rodzinny piknik. Zebraliśmy piękne pieniążki, każdą złotówkę. Zgodnie z tym, co obiecaliśmy, przeznaczyliśmy na utworzenie takiej strefy i dziś tak oficjalnie ją chcemy otworzyć do użytku dla naszych uczniów. Teraz po 2-miesięcznym relaksie wypoczynku ciężka praca przed uczniami, ale i okazja do wypróbowania strefy relaksu.